Cześć, witam was ponownie. Jestem już na ładniejszej kukurydzy. Nie wiem, czy to widzicie z poziomu traktora, czy nie widzicie, ale ona to już jest dużo większa niż tam, gdzie byłem. Także tu jest właśnie ta odmiana Powerpack. Musiałbym zobaczyć, gdzie ona tam się daje, kto ją tam hoduje. No, wygląda dosyć fajnie. No jest też troszkę zróżnicowana. Wiadomo, że nie jest tam idealnie, jeśli chodzi o wzrost. Widać, że jest różna, no, ale można by powiedzieć, że dużo większa niż tam. To mimo te pole za lasem, bo tam jest lasek, także jest dużo większa, ładniejsza. No i tutaj też jest pole fajniejsze, już bardziej równe, tutaj nie ma w ogóle piachu, przynajmniej na 30 cm, także tu jest większa warstwa orna. Tam jednak ten kawałek gdzieś ucieka w piach, na tym klinie tam do góry. Pół pola fajnego, ale jeszcze w międzyczasie jest las, który też tam gdzieś mocno podbija tą wodę. Tutaj nie mamy, tam gdzieś parę drzewek z boku i tutaj jest w miarę ok. No jak widzicie, po systemie bezopkowym wygląda, jeśli chodzi o chwasty, wygląda to bardzo dobrze. Mało co tego było, mało co tego wyszło. Jak wyszło, to też się męczyło, tak? No i do tego został stosowany opust. Tutaj też również był litr. No bo to już bez sensu było. Tak jak mówię, gdzieś tamtym roku mi się ten litr sprawdził po tych burakach. No to nie zwiększałem dawki, bo no nie ma sensu. Po co męczyć tą kukurydzę, hamować jej wzrost? Zobaczcie sobie. Może ja tutaj szybko wyskoczę, bo zaraz będzie ciemno. To nie jest duży kawałek. Zobaczcie sobie, jaka ona jest tutaj fajna. Już ma 25 cm ta wysokości gdzieś. No, zobaczmy sobie. Liścień 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wychodzi. No to o, tutaj proszę, mniejsza cierpi, ale ta większa już ten fosfor pobrała. No są gdzieś te słabsze miejsca, też nie wiem właśnie, bo był problem, nie wiem, z tym chyba mikrogranulatem. No i tam na jednym kawałku najbardziej to widać, że tutaj chyba też jest to widoczne, że gdzieś tam się przepychał, bo ona jest fioletowa. Także nie wiem, czy gdzieś tam tą ziemią, czy coś, gdzieś tam się nie poprzypychało Piotrkowi. Wiadomo, ja coś robiłem tam innego. Piotrek gdzieś siał, dowoziliśmy tylko nasiona, nawozy. Trzeba byłoby po prostu też pozaglądać. No ale nic. Na razie jest tak. Widać ewidentnie tutaj, teraz widać, jak nie ma fosforu pod sobą. Nie ma fosforu pod sobą, kukurydza, załóżmy, albo nie ma go zbyt dużo w glebie, to widać od razu, jak reaguje. Wielki, wielki, mały. Tak, to ewidentnie gdzieś to się zdarzyło właśnie z tym fosforem, że gdzieś coś tam się przypychało. No i tutaj to elegancko obrazuje. No ale odmiana Powerpack 82 tysiące na hektarze, z tego względu, że pole po burakach też jest woda wyssana. Także tutaj lepszą, mniejszą obsadę, chociaż te kolby będą ładne, niż dawać tu 88 tysięcy. Spokojnie, też by tutaj sobie poradziły te 88. No tylko jak będzie, załóżmy, wycinka wody w pewnym momencie, gdzie będzie nalewała ziarna, no to no i tak będzie tam, nie wiem, 1/4 pusta. Także chyba lepiej 82 tysiące, a mieć piękne kolby, niż siać tam 88 czy ileś, no bo tutaj jest trzecia klasa, z drugą pomieszana, więcej tutaj jest takiej
ala dwójeczki niż trójki, także mówię, wyjdę, pokażę tam dalej. Nie wiem, czy to nie wykratkuje za bardzo, ale macie moje buraki. No już nabrały naprawdę koloru, intensywny, ciemny, zielony, także już azot wpompowały w siebie, odżywki też przyjęły. Także tak tutaj to wygląda. To ja wracam, jeszcze coś mi się uda psiknąć, zaraz będzie ciemno, będę kończył. Także póki co power pack, jeśli chodzi o odmiany tej Pioniera, wymiata ją. Milos i Derlicao też ma dużo lepszy wigor. Także znowu to tak, że jakoś mi się wszczepiło to tak, że tak to wygląda. To ja kończę, wracam do ciągnika. Macie tutaj czarno na białym różnicę, również system bezorkowy, jak i tam tym gruberem jest dużo, dużo większa. No, dziękuję, do usłyszenia, cześć.